witam was w kolejnym odcinku z naszego wyzwania wakacyjnego w Trzech Jeziorach. I dzisiaj postanowiłam, że pojedziemy sobie już do tej tajemniczej nory, czy jak to tam się nazywa, i poznamy Wielką Stopę. No bo tak czekać, aż nas ktoś powita, albo nas nie powita, to tak średnio. Byłoby ciekawie, musielibyśmy się wałęsać, tylko nic więcej. A zobaczymy, czy nam się uda zaprzyjaźnić dzisiaj z Wielką Stopą. Od razu ją tutaj ogarniam. Mamy 4 dni, także powinniśmy zdążyć ze wszystkimi zadaniami. O ile to powitanie nieszczęsne nas nie wykończy. Mam przynajmniej nadzieję, że tak się nie wydarzy. Mapę już mamy, bo udało mi się wykopać podczas szukania skarbów w poprzednim miejscu, więc... damy radę. Ona sobie tylko zje śniadanko. Tutaj wszystko ładne, ma paseczki zielone, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. I zniknęła jej ta obawa przed Wielką Stopą, więc idźmy do tej ukrytej nory. Zobaczymy, co się wydarzy. Oto i ona, moi drodzy, ukryta nora. A oto i Wielka Stopa. Wow. My go już znamy? Sławomir... Jak... nie mam pojęcia jak się z nią gada. Z nim znaczy się. Okej, dowcip zadziałał. Piątkę ci da? Da. A zaśpiewa mu szantę? Spodoba mu się? Nie mogę mu zaśpiewać szanty? Luzaka mu nie dawaj, bo on nie umie. A powiedz mu o podróżach. Jeszcze jedną piątkę mu daj. Dobra, nie jest źle. Myślałam, że będzie trudniej. Sławomir, Wielka Stopa. Okay. Co my możemy jeszcze mu... możemy dać prezent. Co możemy mu dać? Damy mu gnoma. Proszę bardzo, to gnom wykopany przeze mnie. Dobra, łatwo to nie jest z nim się zaprzyjaźnić. No nie spodziewałam się, że będzie łatwo, no ale jednak. Ogryj swój generałowi wstrząśnij na wodni. Nie no, nie będziemy tak oszukiwać, nie? Opowiedz mu o sławie. Może będzie mu się podobało? Co można jeszcze robić? Z Wielką Stopą. Opowiedz mu o komputerach, on pewnie nie wie, co to są komputery. Możecie, nie wiem, porzucać piłką. Okej. Zabawa ci nie przyjaźni. Listonosz do ciebie przychodzi. Spoko. O matko, nie wiem, czy my się zaprzyjaźnimy, jak on tutaj ma tak słabo z nami. Dobra, wystarczy tej piłki. Coś tu w ogóle jest ciekawego jeszcze?
Nie bardzo. Ognisko masz w domu, facet. Jakie krzesełko. Okej, okay, nie wnikam. W ogóle weź mu zrób zdjęcie, widzisz wielką stopę i co? Nie możesz go poprosić o pozowanie? Szkoda. Ej, już jest naszym przyjacielem. Myślicie, że to się liczy? Czekajcie, bo on mi ucieknie. Mamy zdjęcia wielkiej stopy. Już się jej nie boisz? Czekaj. Pokaż mi to. Jest. Udało się. Super. To w sumie. Zostało nam tylko jedno zadanie. Żeby się przywitać, ale... Jak, Boże, jak? Jedziemy gdzieś... gdzie są Simy? Jeszcze nas chyba nie było w parku. To może tam ktoś będzie. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki, bo to ostatnie zadanie. Prawie. Bo jeszcze tylko dwie wyprawy, ale wyprawy to najmniejszy problem. Także widzimy się na polanie. Jesteśmy w parku przytulnym. Są tu jacyś Simowie, może ktoś zechce nas powitać. Postaram się... no niech ona sobie robi co chce, prawda? Może ktoś do niej po prostu podejdzie sam z siebie. Mam taką nadzieję. Na przykład on, bo on tu chyba jest tubylcem. Ale oni teraz będą tańczyć tego klepańca. Kurczę. Podejdź no do mnie, ktoś nie wiedzie, że jestem nowa. Będziemy czekać na cud. Postanowiła dołączyć. Ale patrz, jak ci energia spada, zostaw ten taniec. Niech cię ktoś powita. Rany. Powitaj mnie, Jacenty. Jacenty, w łeb kopnięty. Oni nie chcą mnie tu witać, no takie... Kurczę, kto by pomyślał, że na takim zadaniu będę najdłużej spędzała czas, no. O, idziesz tu. Zobacz, ja tu siedzę, widzisz mnie, halo. Nie, on woli spalone hot dogi. Zresztą ona chyba je zrobiła. O, Teresa, cześć. Jak tam na wakacjach? Próbuję, wiesz co, próbuję, żeby ktoś mnie powitał i nic z tego nie wychodzi cały czas. Jest mi smutno, wiesz? A ty umiesz dudnienie w pierś? I co, zniknął tam ten koleś? O rany, nikt mnie nie chce powitać, dlaczego? To ty go powitaj. No powitaj Jacentego. Naucz mnie powitania waszego, koleś. No. Co za typ, chodź tu. On jest głodny. Co ty chcesz sprzątać? O rany. Smutno mi. Idź, obserwuj ptaki w takim razie, bo mi źle i smutno teraz. Nikt mnie nie chce nauczyć powitania. Jak tak, to każdy chciała teraz, jak trzeba, to jak zwykle. Ojej. Grupa natyka się na ptaka, który wydaje się należeć do nowego gatunku krzywodzioba. Ptak siedzi wysoko na szczycie drzewa, a grupa musi się do niego zbliżyć, żeby potwierdzić swoje przypuszczenia. Czy powinni się wspinać, by przejść... By przejrzeć się ptakowi z bliska, czy zwabić go na dół odrobiną jedzenia? Zwabcie go jedzeniem, ty się już nigdzie nie spinaj. O, tak myślałam. Znowu tracisz punkt logiki, którego nie miałaś. Brawo. To...
Jedź na ostatnią wycieczkę. Chodź tu. Kto tam? Kto tam robi gesty? Słyszę, słyszę! Dudnienie w pierś. No. Dobra. Będziemy mieli przynajmniej wszystkie wycieczki zaliczone stąd i... No i zostanie to powitanie. Kurczę, co mam? Jeszcze jeden odcinek nagrać specjalnie na powitanie, to jest bez sensu. Myślę, że po prostu... Ona wróci z tej wycieczki, a ja po prostu przerwę na chwilę nagrywanie i wrócę do was, jak już znajdziemy kogoś, kto nas nauczy tego, bo to jest bez sensu. A matko, gdy nagle zaczęło wypaść ciekły niedźwiedź, czy powinien uciekać, czy zwierzyć się z niedźwiedziem? Uciekajcie! Boże... Dzisiaj i na mnie wychodzą te wycieczki zdecydowanie. No ale mamy już... I co, przyjechałaś z pszczołami, spoko. Biedna. Dobra, robię tutaj, moi drodzy, przerwę. Jadę ją ogarnąć do hotelu i wrócę do was, jak już znajdę kogoś, kto nas nauczy powitania, bo to jest ostatnie zadanie, a bez sensu, żeby specjalnie dla powitania nagrywać jeszcze jeden odcinek z tego, więc... przerwa, tak. Okej, moi drodzy, udało się. Podeszłam do kogoś, postałam troszkę z nim i w końcu nauczył nas, pokazał, jak się robi ten gest, więc proszę bardzo. Średnio jej to wyszło. Pokaż to jeszcze raz. Więcej energii, Alison! Masakra. No dobra, ale cóż, mamy wykonane tutaj wszystkie zadania. Więc uznajemy trzy jeziora za wykonane. Jeszcze sobie sprawdzę dla pewności. To było z trzech jezior, tak. To było, to już trzy. Przy okazji zaliczyliśmy, zbieram się na 5 wycieczek. Tutaj jest zawód w belce. Przekrój drzewa na leśniczki. Śpię w namiocie. Trafiam w cel. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale to się jeszcze nie zliczyło. Czemu? Czemu to się nie zaliczyło? Bij się w... Może dlatego, że tak słabo mi to idzie? Nie wiem. Weź tu skorzystaj. I spróbujemy jeszcze z kimś to zrobić. Tak, jakbyśmy jeszcze tego nie umieli do końca. Chyba muszę to kilka razy zrobić, tak? Tak to było, bo nie pamiętam. Będziemy go męczyć. Aż nam to pyknie lepiej. O! Teraz chyba nam to poszło lepiej. No, teraz się nauczyliśmy, no. No tak, nareszcie. Dobra. To co, zostały nam tylko zadania z wyspy Takemizu. No i kilka tych ogólnych. Super. No dobrze, kochani, nie będziemy przedłużać. Kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzy jeziora mamy już zaliczone. W następnym widzimy się już na wyspie Takemizu. Także dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia. Pa, pa!